Szczęść Boże, kochani! Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak ubierać się skromnie za pomocą ciuchów, które już mamy. Dekolty. Wielu świętych uczonych w piśmie radzi nam, że maksymalna długość dekoltu może być na rozmiar 2 palcy poniżej obojczyka. Bo używając ciuchów, które teraz mamy, możemy spiąć dekolty agrafką, możemy je zaszyć. Wiele bluzek możemy nosić do tyłu, gdzie jest troszeczkę wyższy dekolt. Na przykład w tej chwili ja noszę bluzkę do tyłu, bo mam głęboki dekolt z tyłu, więc widzicie, tu jest metka. Oczywiście można, można obciąć metkę, żeby nie przeszkadzała. Możemy też nosić coś o przyzwoitym dekolcie pod spodem, pod innymi bluzeczkami. Albo możemy nosić te specjalne takie doczepki, co się nazywają Cami Secret. To jest coś takiego. Doczepia to się do biustonosza i można sobie regulować, jak nisko albo wysoko będziemy mieli dekolt. Oczywiście nie niżej niż 2 palce poniżej obojczyka. Skoro one są takie bardzo tanie, około tylko dolara, kupmy parę takich zestawów, aby dyskretnie je dać potrzebującym, na przykład naszej mamie, albo naszej siostry, albo naszym koleżankom, szczególnie jeżeli mają obraźliwy dla Pana Boga dekolt w świątyni Bożej, podczas mszy świętej. Możemy też nosić ozdobne szaliki, żeby zasłonić dekolt. Agrafką przyczepcie ten szalik, żeby się nie ruszał i żeby zawsze było zakryte. Kiedy chodzi o ramionczka, ramionczko powinno być schowane, przynajmniej żeby całkowicie schować pachę. Ramiona mogą pokazywać ramionczka do biustonosza, a pod pachą można widzieć tak samo biustonosz albo nawet gorzej. Kiedy ramionczka opadają w tak zwane one shoulder albo off shoulder blouse, to powoduje innym grzechy ich serca, ponieważ stymuluje to myśli o rozbieraniu, wyobrażanie dalszego opadnięcia tego ramionczka. To jest przykre Bogu, żeby propagować sprośne myśli w świątyni Ducha Świętego, czyli naszym ciele. A wiele świętych i uczonych radzi dziewczynom, żeby nosiły ramionczka przynajmniej do łokci. Ale wybór pozostaje do waszego własnego sumienia, waszego serca i do siły waszej wiary. Używając ciuchy, które już mamy, żeby zasłonić ramionczka, możemy nosić bluzkę z długim rękawkiem pod spodem i na wierzchu coś innego. Możemy także obciąć rękawy z bluzek, które są za obcisłe, a mają dłuższe rękawki, i przymocować te rękawki do innych ciuchów. Możemy też zakryć ramionczka, nosząc katanki, sweterki albo bluzki z kołnierzykiem na górze. Nie wolno nam pokazywać pleców ani brzucha nikomu poza naszym sakramentalnym małżonkiem. Nie wolno nosić przezroczystych ani obcisłych ciuchów jako nasz główny ciuch, ponieważ zmuszają one do kontemplacji i akceptacji grzechów cielesnych. Odbierają one godność człowieka. One odbierają godność kobietom, stworzeniem Bożym, w miłości do Jezusa. Nie możemy nosić ani obcisłych laków, ani obcisłych spodni, jako nasz główny ciuch. Spodnie, które podkreślają krocze, albo ryzynają się, albo które ujawniają kształt pośladków, sprzeciwiają się ze skromnością i wstydliwością, którą prosi od nas żywy, kochany Bóg. Wiele osób sądzi, że można nosić luźne, damskie spodnie z sukienkami, spódniczkami do sportów albo do kąpieli. Spódniczka. Spódniczka musi być luźna i sięgać przynajmniej za kolana. Ponieważ jeśli usiądziemy w spódniczce, która jest do kolan albo gorzej, będzie widać nasze majteczki. Korzystając z ciuchów, które już mamy, z krótkich sukienek możemy zrobić długie spódniczki, tylko obetnąć te ramionczka. Także jeżeli spódniczka jest do kolan, a nie za kolana, możemy nosić coś pod spodem, jak teraz to robię. Do sportów możemy kupić sportowe bluzeczki w wielkim rozmiarze i zrobić z nich sportowe spódniczki. Duch Święty może nam podpowiedzieć, żebyśmy nie chodzili na plażę albo na baseny i ofiarowali to poświęcenie jako dar miłości dla Pana naszego. To może też być motywowane opiekuńczym słowem Stworzyciela. Uciekajcie od rozpusty. W innym przypadku na plażę
możemy ubrać się tak jak do sportu. Materiały używane do bluzek sportowych schną podobnie szybko jak i stroje kąpielowe. Niektóre sukienki letnie są szyte z takiego samego materiału jak i stroje kąpielowe, więc możemy je użyć jako spódniczki, no i bluzkę sportową z góry. Możemy też nosić tak zwane burkini. Burkini to jest skromny strój kąpielowy, więc na basen ubierajmy się ze wstydliwością w ten sposób. Szczęść Boże, do usłyszenia!